jestem, ale ze Steną jestem związany od lat. No, król może być tylko jeden. No i królowa oczywiście, Marynka. Myślę, że jest to już ostatni moment, żeby na przykładzie właśnie tego kawałka zrobić kurs gry, zanim zniknie on całkowicie z parkietów weselnych. Oczywiście, jak zawsze, rozczytujemy to w tonacji oryginalnej i co ciekawe, nie jest to tonacja C-dur. I jak zawsze rozpoczynamy od prawej ręki. Zaczynamy od B oraz akordu B mol. Czytany. I jak widzicie, pomimo że tonacja jak na polo-polo dość skomplikowana, to mimo wszystko mieści się ona na mojej 40-letniej tokacie basów 60. I jedziemy z prawą ręką zwrotkę. Zaczynamy od dźwięku F. Tak samo się rozpoczyna. Te dwie fraski gramy podwójnie i będziemy wchodzić na refrenik. Ale zanim to nastąpi, zobaczcie jeszcze, jak basy w tej zwrotce wyglądają. A basy wyglądają tak, jak mieliśmy to we wstępie. Czyli rozpoczynamy od akordu bemol. Ponieważ tutaj wracamy na F7. Bemol i F7. To wszystko kotujemy razy dwa i mamy zwrotkę gotową. A co z refrenem? Zobaczcie. I refrenik w prawej rąsi rozpoczynamy od dźwięku B. Thank you.
pierwszą, że tak powiem, część refrenu i przechodzimy do tej drugiej, która tak samo się zaczyna, troszeczkę inna końcówka jest. No i co dalej? No i generalnie dalej nic się nie dzieje, ponieważ basy mamy ogarnięte, ponieważ są takie same, jakie były w zwrotce, takie są w refrenie są takie, jakie w zwrotce i na odwrót. Tak więc macie numer rozczytany. Pozdrówcie ode mnie Zenka.